Siemanko, witam was serdecznie w nowym odcinku Kariery Reprezentacją Polski na moim kanale. Dzisiaj gramy drugi mecz w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2024. Widzimy, pierwszy mecz wygraliśmy 6-0 z Maltą. Teraz czas na drugie spotkanie z Azerbejdżanem. Przechodzimy już do tego spotkania. Mamy drugi mecz eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Polska zagra z Azerbejdżanem. Znalazłem sposób, żeby te stroje tych drużyn dodanych przez mody działały, ale nasi piłkarze, ci co mają twarz dzięki modom, nie będą mieli tych twarzy. Ale myślę, że w tych meczach, kiedy gram na te słabsze reprezentacje, właśnie jak Azerbejdżan, czy Malta, czy inne, będziemy po prostu brać te stroje, a kiedy gram na drużyny, które mają swój strój po prostu w grze z natury, mod na twarze będzie mógł być włączony po prostu i takie rozwiązanie myślę, że jest najlepsze. I zobaczmy, w jakim ustawieniu wychodzi na ten mecz Polska. W bramce Bułka, w obronie Dawidowicz, Kędziora oraz Bednarek. Na lewym wahadle jest Frankowski, w środku Kozłowski oraz Linetty, na prawym Matikasz. Jako napastnicy Kownacki, Szymański, no i oczywiście ten napastnik środkowy na szpicy to będzie Robert Lewandowski. Lewandowski oraz Kownacki zostali w tym wyjściowym składzie po prostu dlatego, że zagrali fenomenalny pierwszy mecz. Obydwaj mieli po dwa trafienia, Bułka zakończył z czystym kątem, więc także został w bramce. No a co do reszty, to chyba wszyscy zmienili swoje miejsca. No, zobaczmy skład Azerbejdżanu. Na bramce Balajew, w obronie Kalachli, Kiwan Suik, Ibrahimow, Alijew i Hussein, w pomocy Garajaven i Gadzi Belkow, pomocnik ofensywny Kachmazou i na ataku Emreli oraz Seydeli. No niestety nie znam tych zawodników, więc te nazwiska są trudne do wymówienia, ale już przejdźmy do tego spotkania. Polska-Azerbejdżan, zaczynamy. Patrzmy, Kownacki już jest tutaj z tą piłką przy polu karnym. Lewandowski daje radę wejść w pole karne, strzela, ale Balajew broni to uderzenie. Pierwszy strzał w tym meczu jest dla Roberta Lewandowskiego. Celny strzał, ale bramkarz obronił. Zaczynamy rzut rożny. Frankowski do Szymańskiego. Na krótko zagrane. Szymański w polu karnym. Strzał Kozłowskiego. Ależ tutaj także było dobre uderzenie, ale bramkarz, jak widzimy, na razie bardzo dobrze broni. Zobaczmy. Szymański przed polem karnym. Podanie do Lewandowskiego i mamy pierwszą bramkę w 10 minucie. Nie dało rady za pierwszym strzałem. Drugi strzał Kozłowskiego też nie dał rady, ale już trzeci strzał w naszej reprezentacji. Lewandowski pokonuje bramkarza Azerbejdżanu i mamy w końcu tą bramkę. 1-0 w 10 minucie. Dobrze zaczynamy to spotkanie. Trzeba iść dalej za ciosem. Tak jak mówiłem, to są drużyny, z którymi po prostu musimy wygrać, z którymi musimy mieć te 3 punkty. Bo z Chorwacją i z Rosją mecze mogą być o wiele bardziej skomplikowane, więc na pewno z tymi reprezentacjami trzeba brać komplet punktów. I Robert Lewandowski to już trzecia jego bramka w tych eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Szymański z Lewandowskim, Lewandowski znów przy tej piłce. Matikasz, jesteśmy w polu karnym. Matikasz drybluje obrońców, strzał! Ależ fenomenalne wykończenie Matiego Kasza. Strzał w samo okienko. No przepiękny gol naszego prawego obrońcy, prawego skrzydłowego, można tak to nazwać, wahadłowego. Ale tutaj to było naprawdę piękne podłączenie się do ataku, wydryblowaniu tej obrońcy i fenomenalny strzał w samo okienko. Tutaj widzimy boczna siatka. Naprawdę świetne wykończenie Matiego Kasza. I nie ma nic innego do powiedzenia, po prostu świetnie wszedł w ten mecz i mamy 2-0 już w tym spotkaniu, brawo. Szymański, znów tutaj idziemy z atakiem, Szymański z Lewandowskim, z powrotem do Szymańskiego, strzał i mamy 3-0 w 21 minucie. Tylko tutaj dodam szybko, bo jest 3-0 w 20 minucie, więc to jest już duży wynik. Ja nie mam wpływu na to, ja ustawiam tylko poziom trudności, który jest dla obydwu drużyn. Po prostu znalazłem taki, który wcześniej, gdy próbowałem niższe, to po prostu zawsze było praktycznie wynikiem 0-0. Gdy dawałem wyższy poziom, praktycznie każdy mecz się kończył wynikiem 5-5 czy coś takiego, więc znalazłem optymalne ustawienia, można powiedzieć. Więc widzimy tutaj ze słabą reprezentacją będziemy mocno wygrywać.
ale widzieliście w ostatnich odcinkach, kiedy gram na lepsze reprezentacje, mecze są trudniejsze i przegrywamy z lepszymi, więc myślę, że te ustawienia są optymalne. No i to, że w ostatnim odcinku było 6-0 i że teraz mamy 3-0 tak szybko, no to niestety nic z tym nie mogę zrobić. Ale z drugiej strony to też jest dosyć realne, można powiedzieć, bo gdy Polska gra z San Marino czy z czymś innym, no to też trafia bardzo dużo bramek. Więc no po prostu trzeba przymknąć oko, że niektóre wyniki mogą być troszeczkę przesadzone może. Emreli przechytrzył naszych obrońców, strzela, ale bułka! Fenomenalna obrona, no myślę, że nie musimy się bać o bramkę, jeśli Wojciech Szczęsny zakończy swoją karierę, bo bułka jak na razie naprawdę, mimo że to nie są największej klasy przeciwnicy, ale w poprzednim meczu i tutaj, kiedy musi zainterweniować, to robi to fenomenalnie i na razie cały czas mamy zero z tyłu w tych dwóch meczach. Zobaczmy, rzut rożny jest dla Azerbejdżanów, rzutka, Kownacki na szczęście wybija, zobaczmy. Jeszcze jedna szansa dla Azerbejdżanu. Uwaga, są w porukalnym. Strzał i tym razem bułka już nie dał rady obronić tego strzału. Zdążyłem go pochwalić. No i niestety wpuścił tutaj tą bramkę. Widzimy, no stroje mają. Wracając do tego wątku z tymi modami. Stroje mają, ale widzieliśmy, niektórzy piłkarze po prostu w naszej prezentacji nie będą mieli swoich twarzy. Jak Kiwior, Zalewski, Kozłowski. Którzy powinni po prostu ją mieć. Ale tutaj widzimy, no bułka się nie popisał, no został dopiero co przeze mnie pochwalony. No już taki kiks w jego wykonaniu, no wystarczyło troszeczkę wyciągnąć ręce. No niestety tracimy bramkę i jest już 3-1, więc cały czas mamy dobry wynik, no ale ta stracona bramka jest naprawdę smutna. Zobaczmy, Azerbejdżan tutaj się kręci przy naszym polu karnym, strzał, ale na szczęście niecelny, ale no tutaj nasza obrona, widać, że czegoś tutaj brakuje. Jest Bednarek, jest Zawidowicz, powinni być tutaj filarami tej obrony. Kędziora może tutaj być trochę pogubiona, ale że Bednarek i Dawidowicz tak słabo tutaj kryją, to się naprawdę może nie podobać i mi się to naprawdę nie podoba. Szymański do Kownackiego, strzał spoza pola karnego wolejem. No ale niestety bramkarz broni, ale tutaj naprawdę była fajna akcja i fajny bardzo strzał. Fajne to wykończenie spróbowały Kownacki. Ale zobaczmy, teraz Frankowski ma tutaj tą futbolówkę w polu wrożnym. Do Szymańskiego zagrał na krótko. Jest Kozłowski, znów Frankowski. Za mało tutaj strzelamy w takich sytuacjach. Zobaczmy, znów Szymański tutaj z tą piłką. Cały czas tutaj jakoś utrzymujemy tą futbolówkę. Lewandowski! Oj, 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 oj! O tym mówiłem, trzeba próbować tych strzałów, kiedy mamy okazję. Lewandowski, fenomenalny strzał spoza pola karnego. Niesamowite okienko. Widzimy, że mimo tego wieku, mimo że spadł, może mu tak kariera klubowa spadła na niższy poziom, ale tutaj zobaczcie, fenomenalny strzał. No nie do zatrzymania ten strzał. Żaden bramkarz, myślę, żeby nie dał rady zatrzymać tego strzału i Lewandowski ma już drugą bramkę w tym meczu i prowadzimy 4-1 przed zakończeniem tej pierwszej połowy. Widzimy, że zostały ostatnie sekundy, sędzia puszcza jeszcze akcję dla Azerbejdżanu, ale nie, zdecydował, że ta akcja była zbyt wolno konstruowana i mamy przerwę. Schodzimy na przerwę z wynikiem 4-1. Zobaczmy, jak sobie radzą inne drużyny w naszej grupie. Z ciekawych wyników, czy coś tutaj mamy. Białoruś remisuje z Portugalią. Czy dadzą mi zjechać? No nie dadzą mi zjechać, więc nie zobaczymy wyniki w naszej grupie. Niestety, więc bez żadnego gadania po prostu przejdźmy już do drugiej połowy tego meczu. Zobaczmy, Kozłowski, podanie tutaj do Frankowskiego. Kownacki zatrzymuje się z tą piłką, z Frankowskim próbują coś wymyśleć. Frankowski tutaj na skrzydle. Czy będzie wrzucał? Nie, na krótko do Kownackiego. Ten znajduje jeszcze Kozłowskiego. Lewandowski był blisko, żeby tutaj spróbować ustrzelić hat-tricka. Kozłowski mógł też się pokusić po strzał, ale zdecydował, że zagra do swojego kapitana. Zobaczmy, mamy znów rzut rożny. Szymański pewnie go zagra na krótko do Frankowskiego. Tak jest, tak. Fernando Santos chce, żeby rozgrywali te rzuty rożne. Frankowski wzdłuż pola. Podaje do Lewandowskiego, ależ tutaj była dobra luka między obroną. Ale bramkarz dał radę to obronić. Mamy zmianę w drużynie w reprezentacji Azerbejdżanu. U nas cały czas bez zmian jest 4-1, więc
nie mamy potrzeby tak naprawdę robić tych zmian. Wynik jest dobry, wszyscy dobrze grają. Znaczy, razem Szymański w pole karne, ale nic z tego. Jeszcze Bednarek próbował główką, ale bramkarz broni. Mamy zmianę, schodzi Kozłowski, wchodzi w jego miejsce Zieliński. Damy zagrać jednej z naszych głównych gwiazd naszej prezentacji. Także w tym meczu nie wszedł w pierwszym składzie, bo zagrał w pierwszym meczu. Trener uznał, że trzeba dać też innym zagrać, po co zostali powołani. Też słabsi troszeczkę zawodnicy, młodsi też, na przykład właśnie jak Kozłowski, który ma dopiero 20 lat, przypominam, jest już naprawdę w wysokim poziomie. Zobaczmy, czy teraz Azerbejdżan coś wyciągnie z tej akcji. Dadaszow jest już przy polu karnym, już nawet nie wszedł wzdłuż linii. Strzał, ale Bułka na szczęście zamknął dobrze, krótki słupek. Kolejna zmiana, tym razem tu schodzi Linneta, w jego miejsce wchodzi Żurkowski, więc zmieniliśmy środek pola. No i widzieliście wcześniej Zielińskiego, teraz Żurkowskiego, że nie mają właśnie tych swoich twarzy. Ale myślę, że w takich meczach na te słabsze prezentacje będziemy właśnie tak robić, żeby oni mieli swoje stroje. Uwaga, bo następny strzał, ale Bułka znów broni. No tutaj Azerbejdżan się troszeczkę zdenerwował w tej drugiej połowie. Naprawdę dobrze im teraz idzie. Zobaczmy, mają kolejny rzut rożny. Będzie znowu wrzucał w sam środek pola karnego. Jest wrzutka, pięknie Kownacki tam odsunął sobie piłkarza. Ale zobaczmy, ta piłka wraca znów pod ich nogi. Lewandowski tutaj pomógł przy odbiorze, ale znów ta piłka do nich wraca. No niesamowite, jak nie potrafimy wyjść z tej presji od Azerbejdżanu. Zobaczmy, czy tutaj Bednarek da sobie radę. Tak jest, z Matim Kaszem we dwóch poradzili sobie z przeciwnikiem. I w końcu to zagrożenie zostało zażegnane. Dobrze by było pokusić się o jeszcze jednego gola w tym meczu, bo ta druga połowa jest naprawdę dosyć żmudna i smutna dla naszych reprezentantów. Tutaj widzieliśmy, że był faul na Szymańskim. Mamy kolejną zmianę. Kownacki schodzi, w jego miejsce wejdzie Arkadiusz Milik, który w poprzednim meczu także nie dostał swojego czasu, żeby zagrać, więc tym razem on wejdzie i zobaczmy, Lewandowski będzie wrzucał w pole karne. Zobaczmy, jak sobie tutaj poradzi na krótko do Matiego Kasza, ten tutaj do Zielińskiego. Ten drybluje w polu karnym, próbował piętką odegrać do Lewandowskiego, ale niestety nic z tego. Zobaczmy, Milik z Zielińskim, zmieniamy stronę, Szymański dobrze tutaj znajduje Matiego Kasza. Mati Kasz w polu karnym, no zatrzymał tą akcję, mógł już strzelać. Znów przy piłce Szymański, dobrze się obrócił, strzał Szymańskiego w boczną siatkę. Mamy ostatnią minutę tego meczu, a Azerbejdżan ma jeszcze jeden kontratak. Ekincikier jest na skrzydle, trzyma go Dawidowicz. Dał radę wrzucić w pole karne, ale na szczęście Kędziora obronił tutaj strzał. Mają jeszcze rzut rożny, widzimy, że wierzą, że jeszcze dadzą radę coś zrobić w tym meczu. Zobaczmy, Dadaszkow będzie wrzucał w pole karne, jest wrzutka i na szczęście Dawidowicz wybija. Odbieramy tą piłkę, mamy Żurkowski z Zielińskim, dobrze, tutaj jest teraz Milik. Spróbujmy może kontratak w tej ostatniej minucie. Już nic nie mamy do stracenia, wygrywamy, ale jednak nie. Nasi piłkarze decydują, że wolą uspokoić tą piłkę na ostatnie sekundy. No i mamy koniec meczu, 4 do 1. Wygrywamy drugi mecz. Wynik, no, można powiedzieć, że jest dobry, chociaż do zera z tyłu by było o wiele lepiej. Gdybyśmy trafili więcej bramek, też by było lepiej. Ale jest 4 do 1. Jest to wygrana, jest to dobry wynik, ważne 3 punkty. Mamy aktualnie 6 punktów na koncie w naszej grupie w kwalifikacjach, więc zobaczmy, jak sobie poradziły inne reprezentacje w naszej grupie, bo nie mogliśmy tego zobaczyć w przerwie, więc jestem bardzo ciekawy, czy jesteśmy sami jako faworyt w naszej grupie. No i po tym spotkaniu tak się prezentuje nasza grupa. My oczywiście jesteśmy na pierwszym miejscu, 2 mecze, 2 zwycięstwa. Rosja na drugim, także 2 mecze, 2 zwycięstwa. Trzecie, Chorwacja, która ma 4 punkty na swoim koncie. Czwarta, Czarnogóra. Piąte, Azerbejdżan. I szósty, oczywiście, Litwa, jeśli się nie mylę. Graliśmy z nimi w ostatnim odcinku. Niestety nie mogę zobaczyć tej grupy, bo FIFA mi nie pozwala. Ale co ważne, my w następnym odcinku gramy z Czarnogórą, która jest aktualnie na 4. miejscu. A następnie będziemy grali z Rosją, więc następne 2 odcinki są bardzo ważne. No i co? Ja dziękuję wam za oglądanie, widzimy się już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, cześć!